Przed nami kolejny odcinek wakacyjnego sportowego Krakowa. Tym razem z Michałem Sobolewskim sprawdzimy, jak wygląda kolarstwo i ścieżki rowerowe w naszym mieście. Cześć Michał. Cześć. Powiedz Michał, proszę, jak to wygląda, jakbym chciała rozpocząć przygodę z tym sportem, albo jak już dobrze jeżdżę, co mogę robić dalej? Wakacje to super czas na to, żeby jeździć na rowerze, też znasz na to, żeby zacząć uczyć na rowerze chociażby swoje pociechy. To najlepiej robić w takich bezpiecznych miejscach, jak to, w którym się znajdujemy. Plac do nauki jazdy, takie place w Krakowie znajdziemy tu, w LKS Kraków w Swoszowice, w Parku Jordana, w Parku Wyspiańskiego, tych miejsc jest kilka, więc można bezpiecznie uczyć dzieciaki jeździć na rowerach, można też starsze dzieciaki uczyć przepisów ruchu drogowego. Natomiast jak już dzieci opanują jazdę, to możemy przejść na chociażby ścieżki rowerowe, których w Krakowie mnóstwo i to nie są tylko ścieżki rowerowe, które służą stricte do komunikacji, są też piękne, widokowe ścieżki rowerowe Welomałopolska. Możemy wzdłuż Wisły jeździć w stronę Tyńca, w stronę Niepołomic, Nowa Huta, tam mała i duża pętla. No, tych tras jest na pewno dużo w Krakowie, Lasek Wolski, Lasek Tyniecki, okolice Zakrzówka. Także możemy jeździć, spędzać aktywnie wakacje, także na rowerze. A dla tych, którzy to jeżdżenie na rowerze już opanują na takim poziomie, że zechce im się zawodowo uprawiać kolarstwo, zapraszamy tutaj w LKS Kraków Swoszowice, klub, który świetnie prosperuje, wspierany przez miasto, wychowuje kolejnych mistrzów, od Rafała Majki przez Katarzynę Niewiadomy i zobaczymy, kto dalej, kto jeszcze tutaj wyrośnie na kolejną gwiazdę kolarstwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A ja dodatkowo dla Was sprawdzę, czy te ścieżki rowerowe, o których mówił Michał, są również dostosowane do tych, którzy nie do końca lubią jeździć na rowerze, za to uwielbiają rolki.